Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, ja oto przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 2. Panie i panowie, w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie jest to bardzo możliwe, że będziemy walczyć z Cecilem i będziemy posiadaniu w końcu całego medalionu. Także zapraszam was na odcinek z tego pięknego poziomu, z tego pięknego Serious Sama. Tu musimy znaleźć, z tego co pamiętam, płyty, jeżeli dobrze mi się kojarzy, także idziemy szukać płyt. O kurwa, się wystraszyłem już na sam początek. Nie spodziewałem się, że tu będą arachnoidy, a na cutscence taką jest poprzedniego odcinka arachnoidy sobie chodziły. Także powinienem się tego spodziewać. Tu jest pierwsza płyta. Poszło szybciej niż się spodziewałem, że pójdzie. Tu jest ten pieprzony labirynt. Za każdym rogiem coś tu może być i się czaić. I hate this. To będzie kolejny arachnoid. A czyli nie. Okej, to zostałem sobie ten bambuko. I don't like it. I don't like it when game makes fun of me. For fuck's sake. Myślałem, że tylko na tych się respiam. A tu nie, czy to się po prostu jest przed moją mordą. Ale fajnie. O, tu co się dzieje? Czekaj, to zaraz, poczekaj na sekundę, bo zaintrygowałeś mnie, nie powiem. I teraz sobie tą izbę zabieram już tą płytę. Także, hello. Okej. No, tego nie chciałem, żeby się stało. Ooo! Wszystko przez ciebie, Klaudie! Wszystko przez ciebie! Okej, ale kolejny odcinek Seriousama. No, Seriousama zawsze fajnie się wraca. Po prostu przyjść, powyżywać się, trochę się powystraszać, pożamskerować, cokolwiek. Bo wyskakują arachnoidy, cholera wie skąd. Ech. To za goście. No właśnie, na przykład tutaj. To jest kolejna płyta jak nic, bo tutaj jest niezła obstawa. Wow! A zacząłem na jakieś rośliny wchodzić tyłem. Mówicie tak? Wchodzić na rośliny tyłem? Żeby wam się trzymały się, no nie? To jest wyczyn, to jest coś. Okej, gdzieś tu musi być ta płyta, tak jak skoro tu była taka obstawa, bo jest tu w ogóle... Jest płyta, jak miło. Coś tu na pewno się pojawiło. Słyszałem to. Okej, ja tu nie będę biegał. Ja sobie bardzo powoli szedł, ponieważ ja nie lubię jumpscare'ów. Wyobraźcie sobie, ja nie lubię, jak ktoś mnie straszy. Ja nie lubię, jak ktoś mi tutaj ogólnie nęka. Ale tak, jestem ogólnie bardzo niepocieszony, ponieważ zapomniałem sobie dzisiaj, bo nagrywam, to jest drugi film, który nagrywam ogólnie dzisiaj. I zapomniałem, że jak włączę Postala 2, jak włączę najpierw Audacity, a potem włączę Postala 2, to mi się Audacity wyłącza z jakiegoś powodu. I ja o tym, bo to jest trzecia. I o tym zapomniałem kompletnie. I nie nagrał mi się dźwięk. Nagrałem się chyba pierwsze 3 minuty chyba tylko, albo pierwsze kilka minut głosu, a potem się nic nie nagrało. Także będzie piękny dźwięk z mojej pięknej kamerki. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak moja kamerka brzmi, a brzmi przepięknie, to zapraszam was do obejrzenia odcinka z Postala 2, który dosłownie był, to jest odcinek, który wyszedł wczoraj, w sobotę. Odcinek przed tym, który teraz oglądacie. Także tam was zapraszam, bo było co najmniej interesujące. Ja jeszcze nie wiem, jak to będzie brzmiało, bo jeszcze tego nie montowałem, ale co mogę tylko wyobrazić, jak to po prostu pięknie i fenomenalnie brzmi. Ok, zapiszemy sobie F6 i lecimy do przodu. But of course, aha. To jest taki Duck Hunt. Czuję się, byłbym w Duck Hunta. Ej! To tyle? Tylko 4? O, pancerzyk jest, senior! Chyba zdrowia mam, nie widziałem nawet tego, nie zdałem sobie z tego sprawy, przepraszam. Ale teraz sobie zdałem 4 jednak. 4, myślałem, że 3. Coś mi się obiło uszy, że 3. Ogólnie to, co się zastanawiałem w poprzednim odcinku, czyli ten Zagreb cały i ten ogólnie język, który tutaj był, to jest holenderski, chorwacki, przepraszam, ponieważ to jest oczywiście język z Crow Team, no nie, Crow Team jest z Chorwacji, także tak jak się to jakiś sekret będzie, tak to wyglądało, ale jednak nie. Okej, okay, czy dojdziemy dzisiaj do Cecila, bo to jest na razie jedna z dłuższych planet, które graliśmy. Na przykład planeta Clearów nam poszła niezmiennie szybko, to trzeba przyznać. Będą pająki, bo są te budynki. Am I right or am I right? Coś kolego? Są na szczęście jak z Clearami, także... O nie, tylko nie wy! Everyone but you! Kutam adres! Cześć! I do widzenia.
Lepiej grałbym się w Sirusach, gdybym widział licznik, ilu jest przeciwników na danym poziomie. Mówię absolutnie poważnie, wiem, że to jest śmieszne, ale bym wiedział na przykład, że okej, czekaj mi na przykład jeszcze 20 pojedynków, które mogę je spotkać. I bym wiedział, że one są. I bym czekał na nie. Miałbym lepiej na bani. Ale nie, po co? Jak mnie z tyłu strzela? On przeżył to? Albo się zespił, to po prostu kolejny. That would make sense, actually. No, jestem się, okej. Okay. To się trochę pospieszyłem, nie powiem. Okej, okay, dogę. Co my tutaj mamy? Hejo! Hejo, hejo, siemano. Chciałbym do króla. O. How nice of you. Right, okej. Okay. No to w takim razie... Let's see. A, minigun, to jest tak piękna broń. Ktoś mi może kupić na urodzinę replikę minigana, please. Albo jakąś figurkę z miniganem, byłoby zajebiście. Byłbym przeszczęśliwy. To jest taki mój wishlist, Amazon wishlist, please. O Chryste. Ale tak wiecie, jak to na przykład była real life replika tego Portal Gana, nie? Z Portala dwójki. O, to zajebiście wyglądało. Ja bym nie pogadził repliką minigana z Sirius sama. Oj tak, oj to by było tak zajebiste, oj to by było tak kozackie. O Chryste, panie, rozmarzyłem się. Może kiedyś, może kiedyś. Co my tu w ogóle mamy? Happy birthday, ale happy birthday for who? What? Ja słyszę harpie? Ja słyszę harpie! Czy my widzieliśmy już harpie w Sirius dwójce? Chyba nie! To są harpie! I guess chyba, że nie widzieliśmy harpie, albo się mylę? A już był tak samo jak w każdym innym Sirusie, ale to kozackie jest. Zabiliście moich przyjaciół chyba. Tak, nie ma ich tutaj. Co za gnoje. Szybko je załatwiły. Harpie są niebezpieczne ogólnie. Tego co zdążyłem zauważyć. Albo nie, bo nie ich zabiliście. Zespili się. Są zajebiści. Gacze nie umierają, tylko się spawnują. O Boże, to było cringe'owe, ale prawdziwe. Każdy gracz ma kilka żyć. Mówią, że gacze nie mają życia. Po prostu mamy wiele. Wiele różnych żyć. O Chryste, okej. Okay. Ja się hype'ie. Nic nadzwyczajnego to nie ma tak naprawdę z nimi. Ale fajnie, że w końcu są hype'ie. Czy jest kwestia systemowa, chociaż jedna, gdzie nie ma hype'i? Good fucking question, actually. Dużo ich leci ogólnie, a ja mam snajperkę, więc... Time to snipe some birds! Oh yes! Hype snajperką zawsze fajnie się strzela. Wo! No, come. Czasami strzela, jak przybliżam, czasami nie. Chyba, że za mało przybliżam. To, że nie trafiam czasami, to ja wiem. Nawet często niż czasami. Częściej niż czasami, o to mi chodziło. Wo, jak dostała od niego, pięknie! Gdybyśmy jeszcze... No i zabiły go znowu. Co za harpie. Co za mędy. Okay, dużo amunicji z tego co widzę. Różnej amunicji. Do minigana na przykład, to mi się podoba. Aha, idę teraz ci. Dobra, to my sobie weźmiemy takie będzie shotguny do tej zabawy. Tu kolega jest, tego trzeba się pozbyć. O Jezu, nie, biegaj! Okej. Okay. O, dostałem, ale mniej, żebym dostał normalnie. I guess. Dobra, wiecie co, zmienimy sobie na te jednak. Ponieważ one są szybsze. Basically. No, od razu lepiej. Od razu, o nie, futboliści, no to już trochę gorzej. Mogłem sobie się tego spodziewać, ale... Jakoś się nie spodziewałem, nie wiem czemu. One są mocniejsze, bo one są celniejsze na dalsze odległości niż tamte. Te są mocniejsze na krótsze odległości. Tak przynajmniej zdążyłem zauważyć, ile w tym prawdy jest, nie wiem. Ale tak zdążyłem zauważyć, o, są mocne. Ale tak zdążyłem zauważyć. To mi się podobała ta walka w poprzednim odcinku, ale mi się wydaje, że to dlatego, że był taki vibe po prostu starego Sirusama, którego wszyscy lubią i kochają. Wiecie, if something works, don't break it, no nie? Więc... A obrzydki poziom to był idealny przykład tego. If something works, don't break it. O! Jak właśnie kamikaze wylatuje, albo te klamy, to jest takie, okej. Okay.
Dostajesz dużo obrażeń właśnie w tym momencie. Mam nadzieję, że sobie zdajesz z tego sprawę. O kurje. Co się w ogóle dzieje? A, kolejni futboliści, okej. Okay. Myślałem, coś grubego się respi. Bosiak czy coś? Nie no, ale Cecil! Idziemy po twój medalion. Fajnie, bo ta planeta aktualnie nie czuć jakby się jakoś tak... O, może być, spoko. Jakby jakoś się tak specyficznie, tak sztucznie ciągnęła. Przynajmniej miałem takie wrażenie, że mi się bardzo fajnie ten poziom... znaczy poziom, tą planetę całą gra. I guess. Plecakos, jak najbardziej. Mamy jeszcze zdrowie. Oho! W sumie trafiałem jego tylko tą lampę, która wisi, powaga? Trochę śmieszne, nie powiem. O, ła! Chciałem właśnie w tym samym momencie, chciałem ich uniknąć i się pojawili. Za mną. Jeden w sumie tylko, jeszcze się zajęła tamtymi, spoko. Do tego pancerza szedłem, ale nie było mi dane na początku. O tak, ja lubi swoje byki, uwielbia swoje byki. Po co po arachnoidów? Fu, biomechanoidów. Ja myślałem, że zamiast ich czerwone zobaczyć biomechy czerwone. Abym był bardziej chyba content i bardziej happy. Is that all? Nie, tam jeszcze biegają. Czyli jeden, okej, okay, teraz. That is all. Cool. F6. Czy ja to mogę jeszcze zabrać, czy właśnie zaprosiłem moją szansę na zebranie tego? Ja jestem bohaterem. Wiem, ratowałem się już tylko parę razy. Luźno. Nie mówię po... adechatowemu. Surprisingly. Jest i Cecil. And the dragon. What the fuck? Co tam się dzieje? Czy on porwał kogoś? Księżniczkę, aha. Ale to nie jest ta księżniczka, z którą żeśmy obcowali wcześniej. It was a perfect Sunday morning, but the air smelled of trouble. Something told me this day wasn't gonna be a good one. One thing was clear, they wanted to see me. Something about a missing princess. It always is. Ta muzyka. Suspicious faces stared at me wherever I looked, from every corner of the room. But heck, I decided to play along. Was it the groom? The bloke looked suspicious, just standing there, quietly, almost happy. Sherlock Holmes? Or the king, hiding his true intentions behind huge shades, with a facial expression that looked like it was carved into stone. Or was it the queen? Nah. It definitely wasn't the queen, though I may have to do some further investigation into her whereabouts. Apparently, the princess had been kidnapped, and they wanted me to save her. They were also very clear about what would happen if I refused to do it. I decided to take the job. Hell, if the princess looks half as good as her mother, who knows, the day could still have a happy ending, if you know what I mean. W ogóle nie muszę wam mówić, co znaczy happy ending po angielsku. Musicie się domyślić. Okej, czy teraz czeka nas walka z Cecilem? To jest moje pytanie. Walka z Cecilem jest fajna. O, oh, hell yeah! Casually just trolling around on a skateboard. No biggie. To ktoś prowadzi w ogóle to? Bo nie wyglądało. A w ogóle jest taki pojazd, z tym, że pola to dookoła, przepraszam. Bardzo. Tak. Oh, baby. I'm so excited. Oh, baby. I'm so excited. Bardzo lubię walkę z Cecilem. Harpia. O, proszę bardzo. To tylko w trójce były nagie hype, tylko. Tak na to wychodzi. Znaczy do... O, Klodowik! O, dzień dobry, jak miło. Znaczy jeszcze nie! Teraz... A, ok, musimy tam polecieć i dopiero. The spiders came! Pajęcze oblężenie po raz kolejny.
Ja wam dam. Dopiero co was nie było, przez cały odcinek musiałem się pojawić. Don't like you. I never liked you and I never will. So get the fuck out. Chciałem do powiedzenia. Nie chcę was tu. Nie cierpię was. Proszę wyjść. No. Ja zrobiłem chyba dwa kroki do przodu i się właśnie pojawiło to, co się teraz pojawiło. Dajcie mi odetchnąć chociaż kawałek. Chryste. Żegnam, żegnam. Drogie pająki, no nie mogę was wszystkich tutaj naraz oganiać. Trochę ciężko, nie powiem. Dużo amunicji do miniganasa, czy dla was wszystkich? Nice, baby, nice. O, hello. Alright. Chase the dragon. Chciałem w tym odcinku zawalczyć z Cecilem, ale nie wiem jak mi to czasowo wyjdzie. Zobaczymy. Tak patrzę cały czas na prawo, żeby wszystko się nagrywało dobrze. Bo nie chcę, żeby znowu stracił dźwięk, więc musicie mi po prostu wybaczyć tej kwestii. Okay, to jest armor i wszystko, to zbierzemy sobie za chwilę. Tutaj mi daje full, a aktualnie jeszcze trochę mamy. Wow, pojawili od nowa. Ja tu jestem, nie powinniście się respić. Bad game design, 2 na 10. Nie polecam. No ja w to gram, wyłączam. Okej, okay, no to będziemy lecieć za chwilę. To wiem. Czekaj, skończą? Mogę tu wejść w ogóle po to? Nawet jeżeli, to trochę ciężko. Dobra. I się kończy amunicja do minigana, hallo! Oczywiście mówiłem, że mam jej tak dużo. There we go, to są 1000. To dobra. Teraz mogę strzelać. Okej, okay, we can go. Mister, we can go. Takie beczki jakieś lecą. Po żądalu. Nie wiem, czy będziemy musimy każdą tą wyspę zwiedzić. Ale po... zobaczymy. Może tak, może nie. Lecimy majster, kieruj tą machineją. Nie mam pojęcia jak się unosi, skoro to zdecydowanie się kręci za wolno, żeby się unosić. Ale hej. W świecie magii nie będę ten. Zniszczył, dyskutował, nie? Zniszczę cię, zniszczę cię. I will destroy you. Yes, I will. There we go. Po sprawie. No, coś jeszcze? Coś do powiedzenia? Oła! Nie widziałem to jakie ty. A wydaje mi się, że powinienem. No nie, ty potrzebuję minigana, ale jak mam go wyciągniętego już? To nie szkodzi. Ach, dobra, udało się. Jeszcze ty. Gdzie uciekasz? Walcz jak mężczyzna z samolotem. Ze statkiem. To fakt, muzyka się wyłączyła na chwilę. Ale to było dziwne. Okej, teraz jestem. W czasie lecą. Nie uda mi się ich trafić obu chyba na raz. Się zestrzelić. Chociaż cholera wie. O Jezu. Extra life. Tak, nie ruszam się, bo boję się stąd spaść. Także wolę się po prostu nie ruszać, wiecie? Tego minigana braknie na nich wszystkich, to będę bardzo smutny, bo nie będę wiedział co ze sobą zrobić potem. Gdzie jesteś, kolego? No? Chodź, chodź, chodź. Dobra. Nie wiem, czemu mi dali tyle właśnie tutaj, no, wszystkiego. Naprawdę. To dajcie mi teraz spokojnie? Bardzo możliwe. Nie, nie dolecimy spokojnie, hype lecą, okej. Okay. Czy ja zdążę je... No coś ognia mam? What the fuck? From where? To jest moje pytanie, skąd tiby? Czy dostałem wyposażenie po prostu od króla, czy co? No coś ognia w sobie sobie dwa. Okej, okay, that's weird. Nie wiem, czy to jest taki jakiś pak, czy coś, ale... Domanie mnie to człowiek chyba w Serious Sam 2 nie ma. Może mogę się mylić, ale chyba się nie mylę. Co? Przeżyłeś to? Jakim cudem? Wiem, Cyberkę zużywam, ale i takiej nie używam, więc sobie poużywam, nie? A co się będę? Nie, ej, niemożliwe, że to...
Ja nie wiem. Zobaczę sobie na filmiku z powrotem, bo ja jestem pewny, że ja go trafiłem. I on to przeżył, bez jaj. O, akurat jest biomechanoid, o którym mówiłem przed chwilą, o shit, ale teraz go nie chciałem zbytnio. Przygotuję sobie rakiety właśnie. Dobra, udało się go załatwić. Czy mogę wylądować już safely? Jeszcze chyba nie. Teraz. Let me go! Mogę już wyskoczyć, jestem nad lądem. Dziękuję. Okej, nie. Nice, już ktoś idzie. Już ktoś się nie mógł mnie doczekać. Nice, okej. Okay, I get it, I got it, I do it, I leave it, I am it. O Boże, fajnie to wygląda, takie medieval, to czuję się, jakbym walczył z gryfami. I love this. Fuck, dostałem. O, tego typa. No tak, a od kogo innego mógłbym tak dostać? To za goście. Wiem, że podwójne minigany to znaczy overpower na nie, ale wolę się ich szybko pozbyć. Trochę ich się tutaj naroiło. Kolejna kula. Ła! Ej, trochę tutaj jest, nie powiem, a tu wcale nie ma jeszcze dużo miejsca na walkę z nimi. Te tylko chciałem stwierdzić. Ptaki latają kluczem! Nawet. Już. Okej, okay, to muszę się w tym poradzić. Leci kolejna kula. I do not like it. Ożywiłem się tą kulą, żeby tą jeszcze hype zabić jedną. Gdzie ta kula jest? To utknęła czy co? O, jest tutaj! Okej! Okay. Oni mnie za pozabijają, jak nie będę ostrożny. Oni ją po prostu wezmą i pozabijają. A tego absolutnie bym nie chciał. Ile was tutaj będzie jeszcze? O, jakiś zeł tutaj jest. 10 bo 10, ale jest. No chyba, nie, chciałbym powiedzieć, że już koniec chyba, ale jeszcze nie. Bo lecą cały czas nowe. Cały czas nowe lecą. Co tu jest? Co to jest? Wow, wow, biomechanoid, okej, 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 to mi trochę wystrachało. Nie powiem. Ale spoko luz, tu jest sekret jakiś, jak nic. Aha. Teleport jakiś sekretny, ale jestem ciekaw tego teleportu w takim razie. Co to za teleport będzie? Am I safe? For fuck's sake. Nie, bo muzyka gra dalej. No, gdzieś coś jeszcze ewidentnie jest, ale... ale ja tego nie widzę. Halo? Halo? Słuchajcie, nie ma to nie ma, nie? F6 i lecimy do portalu. Co my tu znajdziemy? O! O! Co my tu mamy? Zowi samo Zowi, okej. Okay. Aaa, okej. Okay. A ja mam piłką rzucić, przepraszam. Nice. Wydostałem zdrowie dodatkowe. Miło, fajnie, okej. Okay. Co jakieś niedźwiedzie w ogóle? O co chodzi z tymi niedźwiedziami? Halo? Przepraszam. O co, e? Halo? Co z niedźwiedziami chodzi? Zabiję niedźwiedzie. Miałem je zabijać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ja jestem mistrzem. Co mam powiedzieć? Jedna puszka mi została. Pyk. Widzenia. No, dawaj nagrodę, typiarzu.
Okej, to tyle? A co jak jeszcze raz ugram tutaj? Fuck, aha, okej. Nic się nie dzieje. Okej, a coś z tyłu jest? Nie. Czekaj, czy jak tu jeszcze raz ugram, czy coś zostanę? Da się to jedną piłką ogólnie, bo ja... A! Da się! Znaczy można grać dalej w sensie. Odsunąłbyś się? Dobra, teraz muszę tą jedną puszkę trafić. Ej! Proszę nagrodę moją. No, halo. Aha, czyli nie ma nagrody, tylko po prostu inne ułożenie było, tak? To się da jedną piłką. Na tych karnawałach, to wiem. O, pewnie mi się udało. Co się liczy jako zbite? Nie wiem, chyba. No dobra, ciśniemy takim razie z powrotem. Bo tu nas chyba nic już nie czeka. Więc ciśniemy z powrotem. Był interesujący sekret, ale taki po prostu za mało tam było. Dostałem dodatkowe życie, spoko. Ale liczyłem coś więcej, absolutnie szczerze. No ale nie będziemy narzekać za damowe dodatkowe życie, nie? Czy koniec, tak, koniec ten będzie. God damn it. Dostało jedną, jakie to ma nie dwoma. Zaś chyba jedną dostało. I zaś jedną, ja pierdziele. A, by się nie ruszył, to byłby dobry strzał. By tylko się nie ruszył. Nice. I zaś dostał jedną, no nie wierzę. Czy umanuje jakie ty? Nie mam pojęcia. Ale majnuje. Dobra. Coś tu jeszcze nas czeka. No i w końcu jest cisza. Czyli musieli mnie widzieć, jak byłem tam, musieli mnie widzieć stąd? To jest trochę bardzo dziwne, ale dobra. Hello! Będziemy się strzelać, no. To się nie ty i ja, tylko my z tymi. Z patafianami. A w ogóle co ja się stanie, jak tu wystrzelam wszystko? To jest moje pytanie, czy coś dostanę, jak tu wystrzelam wszystko? Nie mogę w to trafić, ale... Moje pytanie, co się stanie, jeżeli to wystrzelam wszystko? Czy to po prostu tutaj jako pomoc taka dla mnie? No clue, ale musimy się teraz strzelać, więc nie ma czasu na rozmyślania. Jak będziemy obok tego, to będziemy myśleć. Minigun w ruch i do widzenia. Ja wam zaraz postrzelam. Ała! Takie tam i proste we mnie? Hamsko. Okej, okay. Lecą harpie, no bo wiadomo, że lecą harpie. Okej, okay, o. Wie, całą grę z miniganem można przejść. No, nie można, ale można. Nie, dostanę to ja to pewnie nie. Jakbym był mądrym, to bym to na głowę zrzucił, ale ja nie jestem aż tak dobrze skoordynowany ręka oko. Absolutnie. Absolutnie. Ja tu się zajmuję na tej sekcji aktualnie dolecenie tam. Nie? To trochę zajmuje, ale niechaj będzie, że tam dolecimy. Jedną albo inną drogą. One way or another. Na to ile amunicji schodzi? Ale mamy połowę amunicji w miniganach. W miniganach, jak to brzmi. W miniganach. Yeah. To 8, 2, 4, 5, 8. Jezus. Masa amunicji schodzi. O, dzień dobry. Jak ładnie w jednej linii się ustawiły te harpie. Aż miło patrzeć. No, aż miło patrzeć. A, moja koleżanka harpia umarła w tym samym miejscu. W tym miejscu polecała. Dokładnie tam, w to samo miejsce. Genialne, wiem. Dobra. Paniaszki zagrzybiałe, ja wam dam. Ejo. Au. A, biomech, nie zauważyłem go. Oh shit. A, zabiłem go na szczęście stąd, lololol. No to spróbujmy się ze snajperką w takim razie. Bardzo mały ludziki, bardzo mały celownik. That's not good.
Mi się espią kolejni, okej. Teraz już wszyscy? Tak, na razie tak. W każdym bądź razie, na razie tak. Ja tutaj podlecę i będą znowu. To zająć życie. Let me go! Let me go! Please! Please let me go! Już, okej. Dziękuję. Bardzo doceniam. Możemy iść dalej. To jest gdzieś sekret, ja mam ten, wyrzutni ten. God damn it. Nie szkodzi. To jest samo do sepyki na boje miło. Moje pieniążki jeszcze. Pancerz, kasa. O, do sepyki dostaliśmy w amunicji. No, dostaliśmy od tego, co w sumie użyliśmy. Gotowik, o, rakiety jak najbardziej się przydadzą. Oj, mam rakiety. Nie, to nie wygląda jak sekret. No, nie wygląda jak sekret. A, mogłoby być. Mogłoby być. Przynajmniej... Patrzcie, jaka, widzicie, jaka tam wieżyczka się ustawiła? Wyglądało śmiesznie. Ała, 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 Jezus, ała! O, panie, wow! My się w ogóle ruszają, to chyba nie. O Jezus, okej. Okay. Mam więcej zajęć niż po ostatnim moim locie. Wiem, że jakitica się zużywa, bo nie wiem, jak się wysłowić. To się zmienia na miniganę od razu. Na zosob. No okej. Okay. Wow, ile tego tu było. Jaka obstawa. Z kulki sobie lecicie? Tak myślałem, że nie. Chryste na niebie, jaka obstawa. What, co teraz? Byki. Nakręcone byki. To brzmi jak, okej. Okay. Ci na kopterach. Coś byki. Okej. Okay. Oh, Cecil, idziemy po ciebie. Nie wiem, że zaczniemy kolejny odcinek po prostu od walki z Cecilem, ale ona jest dosłownie za rogiem. Ta walka. Dlatego chciałbym ją zrobić po prostu. Aha, pięknie. Piękna obstawa, panowie, piękna. Aha, aha. Aha, pięknie teraz. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. I pyk. I wsio. Tu jeszcze kolega. Przepraszam, tu jeszcze kolega się zachował. Okej, mamy full wszystkiego. A, mieliśmy full wszystkiego. Bo jeszcze od tyłu! A skąd ty się tu wziąłeś? Przecież miałem tu, tak, mam stać tutaj i się bronić, okej. Okay. Zrozumiałem. Zrozumiałem, co mam zrobić. No, dawać byczki. Nie wybuchł ten byk, tylko się po prostu przewrócił, ale śmiesznie. Ja mam czekać, że on wyląduje, czy... wyląduje dopiero jak będzie bezpiecznie. Oni tam lecą. Przeciwnicy tam lecą, chyba. Nie, 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 nie przeciwnicy, okej, myślałem, że tu mnie na dupca ktoś. Ale jednak nie. Futboliści lecą, Boże, muszę zmienić broń. Ooo, czy broń miniganę powinny wytrzymać. Samolice powinny wytrzymać. Powinny. Niekiedy lubię tych futbolistów, to jest aż niepojęte. Jak ja ich po prostu nienawidzę. Fajnie, że te byki się fokusują na nich i tak biegają po prostu pod nimi w miejscu. That's cool, to mi się podoba. Zwracałem uwagę. Może wytrzymają? Nie, nie wytrzymają.
Fucking hell, okej. To jest zmytaczem ognia, podwójnym. Mogę podwójny też ognia? Mogę. Miotacz ognia na byka, smażony byk raz. Nice. Smażony futbolista też raz. Jaki snajp byka, widzieliście to? Piękne to było. Okej, okay. No a panowie, dzięki za podwózkę. Zostajecie tu w miejscu. Czy będzie w końcu Cecil? Tak. Trochę nas przysmażył. Ale tylko troszeczkę. Okej, okay. 2 na 3. No ja czemu nie mogę znaleźć wszystkie sekrety chociaż raz na poziomie? Goddammit. Chociaż ten jeden raz. No nie mogę, niestety. Niestety nie mogę. No to lecimy, Cecil. Czekam na tą walkę. Czekam na tą walkę. Let's go, motherfucker. Gross. I've come to take the princess. Yes, yes, it was a mistake. By all means, she's yours. You can take her. Holy cow! I changed my mind. You can keep her. Please take her. I'll give you anything you want. Medallion, please. No way, dude. It's not gonna happen. It's nothing personal, you know. Fine. We should settle this the old way. But this time, loser wants that. Cecil. Okej, okay. F6 i lecimy. Bo muzyka jest tak zajebista, Cecilowo, mój Boże. Okej, okay. I tu na tym poziomie mamy Springa Buty. Au! Ok, walka z tym jest ciężka, zacznijmy od tego. Tak jak już mówiłem wcześniej, że walka z tym typem nie jest prosta. I coś tu musimy z tego co pamiętam zbierać. A, ze strzały właśnie do tego, do kuszy. Bo jemu niewiele zrobimy naszymi broniami. I jestem w dupie, bo nie mam właśnie moich butów. A nie mam jeszcze butów, okej. Czy mogę zbierać kilka tych? Mogę zbierać kilka, nie wiem ile ich mam w efekcie, bo nikt mi tego nie pokazuje. Idziemy do kuszy i strzelamy w sukinsyna. Jakoś trzeba w niego strzelić, trzeba w niego też przede wszystkim trafić. Nie trafiłem! Haha, trafiłem! Okej, okay, fajnie. Zajebiście, musimy po buty za chwilę iść, ale może nam się uda jeszcze jedną strzałę zyskać. Znaczy się bardzo dużo zdrowia dookoła i wszystkiego, ale Cecil nam nie odpuszcza. Teraz właśnie taki problem z tym, że on nie odpuszcza. Dobra, typiarzu. You gonna die! Chyba go trafiłem. O Jezu, wpadłem, okej. Git. Gościu w ogóle biega, skacze z miniganami, to jest niepojęte, ale... O Jezus Maja. Ale tak właśnie jest. Serious jump, bitches! Tu mogę się... O Jezus Maja, okej, coś mi się tu nie udało. Najpierw jest trzeba właśnie najpierw pozbierać wszystkie. Au! I dopiero potem się martwić Cecilem. Tak patrzyłem, ja zawsze robiłem, zawsze zbierałem najpierw wszystko. O nie, fajnie, że sobie trafiłem to, może tu jest pewnie życie, trafiłem. Tu jest strzała jest. I on te oczywiście kusze niszczy, no bo logicznie, jeżeli coś go rani, to on to będzie niszczył. Uuuu, shit! I może to właśnie tak jeszcze odbić którąś ze stron. Będzie mi teraz chyba 4 strzały. Także sporo, nie powiem. O Jezus. Jak Ender Dragon, o Jezu! To był dobry strzał. To był bardzo dobry strzał. No i właśnie dlatego walka z Cecilem jest ciężka, ponieważ on bardzo lubi nas rzucać z tej mapy. Dlatego jak słyszymy, że on atakuje, na przykład teraz, to trzeba po prostu uciec od niego. W ten sposób. Bo tu na dole jest w ogóle strzała, ale to jest bardzo niebezpiecznie blisko krawędzi. I don't like it. O, skacz tam na górę sam. O nie. Okej. Okay. Możemy od tego ognia dostać, to nie jest problem, ale jak dostaniemy od niego, to nas rzuci. Tu się pojawiają problemy.
O nie. Żyjemy. Sukceso, sukceso. Okej. Teraz tu. O Jezu, nie. Nie, ja mam zapisów. Okej. Dawaj, Cecilu. Come on, man. Dostał drugi raz. Nice. Teraz czekamy. Teraz sobie zawróci. I tylko nad nim trzeba to strzelać. Tak, mówię, jakbym wiedział, a właśnie mi rozwalił to i ja nie trafiłem jego. Także superowo. Kolejne buty, idziemy do kolejnej katapulty. Ciekawego nam by była teraz. Wow! Bo możemy go strzelać, ale to nam wypadnie niewiele da. Jak widzicie zresztą, kompletnie nie możemy go zranić. Więc musimy zbierać te strzały. Ja stąd uciekam, bo on mnie zabije. Będzie nie stało na coś takiego strasznego. Ale trzeba uważać, bo trzeba wiedzieć, w którym momencie możemy po te rzeczy, o właśnie, pójść, bo możemy do niego dostać papę i to się bardzo źle skończy. Okej, tu sobie pozwolę zapisać w trakcie walki z bossem, bo jestem taki crazy. I kolejną katapultę musimy znaleźć. Gdzie będzie kolejna katapulta? Czy ja muszę jakoś respić? Nie. No się sama zawsze respi, jak pamiętam. Nie wiem, czy potrzebuję nawet aż tyle tego, ale... Tam jest kolejna katapulta, okej. Oj, właśnie o tym mówiłem. Znaczy, to akurat skoczyłem prosto w niego, ale... Pomijmy ten fakt. Pomijmy ten fakt. No tak, tylko nas ogniem rani. Także nie jest tak źle. No zawiasa mogę chyba strzelić. Dostał. Okej. Okay. A nie mam już strzał? O, jakiś limit, który mogę mieć przy sobie? Jestem przekonany, że miałem więcej strzał. Ale mam mniej niż pół życia. Także to jest już bardzo duży plus. Musimy teraz znaleźć strzały jeszcze. I gdzie jest w ogóle katapulta kolejna? To jest ważne. O nie. Nie teraz. Na pewno nie teraz. Bo o tutaj, o właśnie, tutaj leci. Na pewno nie w tym momencie. Musimy w ogóle pozbierać sobie zbrojkę, jeżeli to gdzieś jeszcze będzie. Wydaje mi się, że powinna być jakaś jeszcze. Okej, okay, udało się. Okej, okay, nie wiem, czy to wykończy już, ale... O Jezus. Dobra. O, udało mi się tu wylądować, ale no my... Right, szybko. Szybko. 30 ma tylko, Jezus Maja, serio? Come on! Kill him! Kill him! Yes! Udało się! Woo! Ciężka walka. A skacz, jesteś smokiem, myślisz, że jestem głupi? Don't be a fool. You've got a full life ahead of you. I'll do it, I swear! Listen. I'll take the princess back to the king. But in return, you give me the medallion. Deal? Oh my. Mental's going to kill me. Deal. O, czy to jest pierwszy boss chyba w historii, którego nie zabijamy? Mamy cały medalion w końcu. Po długich przepełach w końcu mamy cały medalion. Let's go! Biorę sobie zdjęcie, bo mogę. Nice. Piotas wyskoczyło. Okej. Nice. I knew it. You owe me 50. We now have the medallion. If we manage to get you to Sirius, Mental is doomed. If we manage? Is there a problem getting to Sirius? Oh yeah, you see? Faktycznie lecimy na Sirius? Planet Sirius is protected by an impenetrable shield. Impenetrable even to our powers. You need a whole Alliance fleet to attack Sirius. And mighty cannon that can damage the shield. Mm-hmm. Where can I get those? This is Kronor, small moon orbiting around Sirius. Huge military base is situated there, which serves as a Sirius defense post as well as a prison facility. Thousands of Alliance warriors are imprisoned there. On the colder side of Kronor is another outpost containing the most powerful laser cannon in the galaxy. Przypominam sobie. It should have enough power to damage the shield. Mm-hmm. Sam,
You must free Alliance warriors. Once you free them, they will capture enemy jet fighters and wait for you in the orbit to activate the cannon. Consider it done. Got it. Understood. Tak, kojarzę, że będzie ten fajny boss. O, kojarzę. Te samoloty są przez całą grę, te helikoptery, przepraszam. Przez całą grę. Ech. Kojarzy mi się już dużo, no. A, tu bije ten espion. Righty room. Jesteśmy na planecie. Kronos, tak? Czy Koros? Czy Kronos? Jakoś tak. W każdym bądź razie, panie i panowie, oczywiście zapisujemy sobie tutaj grę. Bardzo długi odcinek dzisiaj wyszedł, jak zresztą widzicie. Dziękuję za oglądanie. Ja jestem przemoczony, 30 stopni, nie jest do nagrywania fajną, bo najlepiej się nagrywa w zimę, zgadnijcie czemu. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, zbliżamy się coraz bardziej do końca, nie wiem, nam zostało jeszcze dokładnie, ile odcinków jeszcze wyjdzie, ale naprawdę się zbliżamy do końca. Dzisiaj naprawdę długi odcinek, prawie 50 minut, także mam nadzieję, że jesteście happy. Akurat na weekend dwa długie odcinki będą i z tego powodu happy. Trzymajcie się, panie i panowie, na razie, cześć i pa, pa.